drodzy widzowie, w kolejnym odcineczku i lecimy dalej. Wow. Wow. Dużo rzeczy tutaj mamy. O, skaner! Lol, jakby po co mi skaner kolejny? Okej, okay, naszyjnik będzie potrzebny. W sensie nie wiem, czy będzie, ale po prostu chciałbym go mieć. Ej, lol. Lol, ciekawe, co to się stało w sumie. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I am detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned, worried. I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. No, czyli ona nie wierzy po prostu, że to jej siostra to wszystko mogła zrobić. Zniszczyć całą bazę Altery. No i co? Abyśmy się dowiedzieli prawdy. Bo to, że coś tutaj śmierdzi, to czuć na kilometr. A, ale to był głupie, sorry. Prime już zeskanowaliśmy. Oni się tutaj wiercają jeszcze bardziej. I tu mamy na całą dosłownie gigantycznego stwora, którego łapa jest aż tutaj. I będę szczery, fabuła tej gry zaczęła mnie teraz troszkę bardziej interesować, w sensie... Ojejku, to brzmi jakby mnie ona zupełnie nie interesowała, co nie jest prawdą. Bo mnie interesuje, po prostu nie mam za bardzo ochoty czytać wszystkich dzienników. Jest to dla mnie na tą chwilę nużące. Więc po prostu wchłaniam fabułę wizualnie, a nie poprzez czytanie dziennika, bo po prostu mi się nie chce i taka jest szczera prawda. I też nie wiem, co mam wywalić, tak szczerze. W sensie, no to mogę wywalić na przykład i wziąć tą siateczkę. Bo my silikonowej nie potrzebuję, ale to monstrum jest gigantyczne. Można powiedzieć wręcz gargantuaiczne. Tryb czuwania. Włóż próbkę. Wymaga ampułki wstrzykowej, by zadziałać. Czym jest ampułka wstrzykowa? O nie, to jest zakażone! O, to jest lewiatan. To jest lewiatan. Okej, okay, jedna osoba z ten kiedyś, w sensie napisała mi ostatnio o lewiatanie. Komentarz. O to ci chodziło, w sensie w ten sposób lewiatan, tak? Okej, okay, myślałem, że będą się spotkać takiego real lewiatana gdzieś się go przestrasz. Aha, zrobię sobie damage. Naprawdę dostałem damage, lol, jestem już zdumiony. Dane obcych, czy tutaj... Inaczej, ja chciałbym... Okej... Okay. Dużo miejsca na mózgu, że są tu głównie kości i tłuszcz. Czy? Udało nam się ustalić, że lód pod tym stworzeniem zamarł się kilka tysięcy lat wygodnie. Ale teraz pytanie, czy przypadkiem to nie był pierwszy nośnik tej bakterii Kara? Jakby jestem ultra ciekawy, o co chodzi z tym. Włóż próbkę. Wymagam ampułki wstrzykowej, aby zadziałać. Włóż próbkę.
Mam włożyć próbkę czegoś? Może coś jakoś ogarnąć działkiem grawitacyjnym? O, ale teraz już mogę coś włożyć przynajmniej. Teraz nie mogę, teraz jakby mogę? Nadal nie mogę. Kurde, jestem ultra ciekaw, o co z tym chodzi. Obrót prawy nawias, obrót, co mam obrócić? Myślałem, że ten naszyjnik będzie czymś, szczerze. Że ten naszyjnik będzie kluczem do... Aha! W ten sposób, że mogę go postawić. Okej. Okay. O mój Boże. Tryb czuwania. Wymaga ampułki wstrzykowej, by zadziałać. Ampułki wstrzykowej. Czym jest ampułka wstrzykowa? Ja nie mam takiej rzeczy. Ampułka wstrzykowa. Dobra, może jeszcze gdzieś fabularnego coś ogarniemy, aby to zrozumieć. Mam taką nadzieję szczerą, ale na razie nic z tym nie zrobimy po prostu. A szkoda bardzo. Jeszcze dla pewności, czy ja nie mogę zeskanować czegoś innego tego chłopa? Nie, to na prawo nie mogę, okej. Okay. No dobra, no. Niechaj tak będzie, jak jest. Wymaga ampułki wstrzykowej. Patrol log, excavation site, day 33. Kamień, jakimś... Mam, dobra, po prostu chłop się nudzi i tyle. Nie ma tu więcej niczego interesującego. To w sumie możemy wracać do bazy. W sensie... Ja chcę ogarnąć, o co chodzi z tym czymś. Bo tam ewidentnie da się jakąś interakcję zrobić. Tylko coś trzeba mieć. Pytanie, co? Bo ja nie wiem. A i też ten... Będzie trzeba ogarnąć te wszystkie te znajdźki. Które tam mam. Dobra, pierwsza sprawa, ja mogę wyłączyć sobie tą kapsułę. Nie jest nam ona do niczego potrzebna. No to co? Wracamy po prostu do domku. Pytanie tylko jak? Bo nie pamiętam. Ale strzelam, że prawą stroną. Jeśli dobrze kojarzę... Chyba dobrze kojarzę. Wow, ale mnie wybiło. Ale kozacko. Tam coś jest. W sumie chyba możemy tak polecieć. O, o, nie możemy. Nie możemy. Jakby życie tego Sea Foxa właśnie spadło bardzo mocno. I to tak naprawdę tak ultra, ultra mocno. Więc nie, ewidentnie nie możemy. To jest... O nie, to jest to miejsce, do którego ja poszedłem, ale nie ogarniałem, co tu jest. Ojejku, ale się przestraszyłem normalnie, bo na Messenger mi... Ja nie, czemu ja wróciłem? Coś mi przyszło na Messenger. Miałem takie, o mój Boże, ło, coś mi przyszło. Ale niestety to jest tak, że u mnie Messenger daje powiadomienie, że ktoś dał ci serduszko do jakiejś wiadomości mniej więcej po kilku godzinach. I to jest tak wkurzające, bo właśnie masz nadzieję takie, o mój Boże, dostałem powiadomienie. I aż serduszko ci staje na chwilkę. Ale jednak nie, to po prostu bardzo, bardzo stara emotka, którą ktoś ci po prostu wysłał pod wiadomością.
I według mnie Messenger powinien to naprawdę naprawić. W ogóle Messenger jest ten jakiś taki zrypany się wydaje, w sensie bardzo, bardzo dziwnie działa. Chyba zbliżamy się mniej więcej już do tego miejsca, do którego chcę się zbliżyć. O! Nie chcę za bardzo damage'u dostać tutaj. Ale dostaję. I lepiej będzie, jak to naprawię. Dla czystego bezpieczeństwa tego sprzętu, żeby mi się nie rozpadł, bo lepiej jest wykrzesać po prostu baterię, niż od nowa budować całego Snow Foxa. I to raczej każdy wie, że lepiej czasami... Zazwyczaj. Chociaż czasami to jest różnie. Ale lepiej naprawić auto, niż kupować nowe. A tu się mi zbugowała ta grafika. Trochę nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, to jest tutaj, więc teraz lecimy w prawo. Wow, zbugowałem się. Ja się naprawdę buguję teraz. I to nie jest cholera śmieszne. Halo? Jak... Co? I jak to ekwipunek ma być? A, bo okej, okay, że on niby to mogę to podnieść? Naprawdę mogę podnieść Snow Foxa? Lol, nie miałem o tym pojęcia nawet. Serio? Serio nie miałem tego pojęcia o tym. Co to wskazuje? A ten itemek. Już go mam. Dosłownie był... Nie chcę. Co nie był tak samo zrobiony wcześniej. Aha, ja zapomniałem, że ja mogę sobie świetlić drogę w ogóle. I w sumie mogę zadokować w tej stacji? Tak to działa? Lol, tak to działa. Ale super, dobra. To ja ciebie tutaj odstawiam i lecimy z powrotem do bazy. O, jednak w wodzie jest jakoś tak lepiej. O dziwo, w tej grze, w sensie, jak już się przyzwyczaiłem w tej grze w wodzie i do tego, że mogę pływać góra-dół, to potem nagle stąpanie po lądzie i niemożność poruszania się góra-dół jest dosyć specyficzne. Dosyć. Okej. Okay. Nie, ja się w sumie cieszę, mam tam tą muzykę. A. Oj, ale ta gra mi laguje teraz. Ja się boję, czy mi jakiś dziwny event mi się tutaj nie tworzy przypadkiem. A, czy coś. Czego bym w sumie nie chciał. Raczej. Dobra, tu już jest nasza baza, więc... możemy sobie tutaj zadokować. Dziękuję. Dobra. Więc to mamy ogarnięte. Mamy masę itemków, więc w pierwszej kolejności robimy kostium. Ojejku! Ogarnąłem już swój błąd, chyba? Nie jestem pewien. A czy ja właśnie... A nie, nie. Tak! Gdzie jest mój... Gdzie jest mój hełm? Nie mów, że ja nie miałem hełmu. Nie mów mi, że ja przez całą grę gra... A tu nie ma hełmu! Co jest? Nie. Czekaj, co? Nie ma hełmu. Do oddychania.
Ale to jest dziwne. Subnautica bez hełmu. Ale teraz laga dostałem takiego. Jest oddycharka do zrobienia. Jest oddycharka do zrobienia. I teraz pytanie jest, skąd ja mam tu oddycharkę wziąć? Lol, dobra, to nie jest teraz ważne. Mamy ważniejszą sprawę na głowie. Dużo, dużo ważniejszą sprawę na głowie. Ale nie, dobra, teraz to ja czuję po prostu. Ja nie wiem, co ja czuję. Naprawdę nie wiem, co czuję. Potrzebny mi kwarc. I potrzebny mi tytan. Tytan. Dobra, mam trochę miejsca. No właśnie, miejsce na w przypadku, gdyby jednak sama miedź nagle wychodziła, kiedy jej nie potrzebujemy. Albo sam ołów, kiedy akurat go nie potrzebujemy. Czy nie, ołów akurat zawsze potrzeba, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Że gra tak trochę na złość daje nie to, co chcemy. Wezmę ten kwarc, jakby nie ma co. Okej, już nie wezmę. Ojejuniu. Akurat teraz ołów dostaję. Nieźle. Tak, a tutaj mi tylko dwa. Jakby robienie litu jest jednak dużo bardziej worth. Dobrze, mam już szafę grającą. Oj. Ojej, to też będzie wymagało troszkę od nas. Stać nas na kolejną, okej. Ojej, jak ja się cieszę. A, dobra, już nie stać. Okej, i pójdźmy to sobie teraz. Ale nie to. Nie to. Taking a step into the depth, I'm an explorer. Some of me life flow through the tide under the water. Hope to survive, hope to supply, both getting shorter. Searching for pay, resources rare, keep them in order. Watch the swing roll. Can I make it here alone? Check out the Wait, bo chciałem tak fajnie teraz zacząć nie magazynować, tylko układać itemki, tak żeby to jakieś ręce i nogi miało. I chciałem sobie odejść właśnie tutaj po tytan i ogarnąłem, ej, jeśli ja sobie stąd pójdę, to nie będę słyszeć muzyki. Nie waliłem tego, zapomniałem totalnie. Dobra, na razie to duszmy tutaj. Więc ja, moi drodzy widzowie, teraz się skupię na magazynowaniu tego wszystkiego, a wy sobie posłuchacie tej wspaniałej muzyczki. Surrounded by life forms, like any scare, slowly I glide through the unknown. Crash, now I'm building the framework, cause this is my new home. Uncharted territory, mine to be home.
Take a deep dive into the ocean line. There's a world that moves just right under the tide, but I'll never know unless I look inside. Take another deep dive into the ocean line. There's a world that moves just right under the tide, but I'll never know unless I look inside. Wow, to był koniec, w sensie myślałem, że będzie trwał dłużej. W każdym razie, lore jest taki, że dosłownie słuchałem po raz pierwszy tej muzyki właśnie tutaj, w Subnautice. I tak mi się niesamowicie spodobała, że wyszukałem ją specjalnie na Spotify'u. I dosłownie przez całe wakacje prawie słuchałem tej muzyki, jak chodziłem na staże. Więc dosyć mocno ta muzyka weszła we mnie. I naprawdę jakby mega mi się podoba. W sensie, teraz już mniej. Teraz powiedzmy, że niby nie mój typ muzyki, ale jednak nadal czuję takie, że o cholera, no podoba mi się ta muzyka. Czemu tego nie chcę być tutaj? Czemu? Okej. Dobra, umiejscowiamy właśnie sobie teraz te wszystkie takie itemaski wszelkiego rodzaju dosłownie, które tutaj mieliśmy. I o dziwo, żaden plakat się nie powtarza, a byłem pewien, że... Znaczy niby ten... Niby te... No dobra, to są takie same, tylko ten jest po prostu większy niby. Ale myślałem, że bardziej będą się powtarzać, czy coś. O dziwo, nie. Jeszcze tutaj bodajże jakieś schowki. W ogóle są itemki w pełni, trzeba zabrać jakby. Czemu one to istnieją? Nikomu. Ich to nawet nie powinno być. Dobra, to, że plakaty od razu mi się waliły na pierwsze miejsce, to trochę straszne. Tak jakby się tak powtarzały. Ewentualnie to są pierwsze itemki, które ogólnie mogą wejść do ręki, to dlatego mi tutaj wleciały. Tak, na szczęście się nie powtarzają. Ojejku, jakie to są piękne w sumie plakaty. I jeszcze ten jeden plakat, ten świetlik to nie. Dobra, to ten plakat będzie już ostatni. O mój Boże, to jest z pierwszej... z jedynki. Lol, dobra. Podoba mi się to. Teraz będzie taki chyba bardziej chillerski motyw odcinka. Gdzie właśnie bardziej bym ogarniał sobie te skrzyneczki. Niż robił coś szczerze więcej. Potrzebuję się jednak trochę wyluzować. A wydaje mi się, że to idealny moment. W sumie włączę sobie tą muzykę jeszcze raz. W sensie, żeby powtarzało. To jest, żeby nie powtarzać, mam nadzieję. No, więc ono po prostu sobie będzie istnieć tam w tle gdzieś. Ja sobie będę ogarniać te rzeczy takie wyglądowe głównie. I teraz pytanie, jak to wszystko ogarnąć? Czy właśnie pojedynczo, typu kwarc i tak dalej,
Bo w takim razie, jeśli byśmy tak robili, to nie wiem, czy jest sens mieć aż tak duże szafki, czy nie lepiej zrobić te malutkie dziewadła. Mam wrażenie, że jest trochę za głośno. Okej. Okay. Może właśnie warto robić szafki ścienne, ewentualnie trochę jednak sobie podnieść głośno. Nie wiem. Chyba tak, chyba lepiej ścienne. Jakby ultra, dzięki temu zmniejszymy miejsce i wydobycie wszystkiego, nie będę musiał robić tych napisów. Pod tym względem będzie to trochę łatwiejsze. Oj, nie mam pojęcia, dobra, tu będzie jedna, więc tu będzie druga, tu będzie trzecia, tu będzie czwarta, więc gdzieś tutaj piąta. Więc to na przykład będzie srebro. No właśnie, tu już automatycznie można podpisywać, więc jest to trochę łatwiejsze. Ewentualnie srebro i złoto, ale czy takie... Nie wiem, czy jest sens tak rozdzielać w sumie. Chyba nie. Chyba nie ma sensu. Brakuje mi tytanu, prawda? Oj, te dwie rzeczy trzeba wywalić, okej. Dajmy tutaj diament. Diamenty. Okej, miałem wrażenie... Jakby ciągle mam wrażenie, że coś źle to napisałem w jakiś sposób. Ale jeszcze nie umiem ugrać w jakim. To tyle z diamentów, okej. Więc no co, po prostu muszę się wynieść na podwóreczko i ogarnąć sobie w końcu jednak... Jednak ten tytan, no dosłownie do wszystkiego tytan jest nam potrzebny, więc tak, ewidentnie muszę ogarnąć sobie ten tytan. O, idealnie ona cię postawiła. Dobra, lecimy ogarnąć ten tytan, bo no, jest potrzebny. Najlepiej byłoby poskanować w sumie jakieś schematy, które już odkryliśmy. To nam daje najwięcej, bo złomu tutaj chyba niestety nie uświadczymy. Niestety. Nie ta gra. Serio, ołów? I z tym ołowiem zawsze, w każdym... I w jedynce i tu. Było tak, że gdy go potrzebujesz, zawsze dostajesz tytan. Gdy go nie chcesz, w sensie, że skupisz się na tytanie, to dostajesz dosłownie go. Lol, i teraz nagle w ogóle bardzo dużo znajduje tych rudy. Właśnie ołowie. To jest tak ultra dziwne. Naprawdę bez jaj widzę po prostu tylko to. Albo i zaraz nie widzę, bo coś mi się za okiem dzieje. O nie, naprawdę full itemki już mam. Dobra, to jajo na razie out, bo ja ciebie w ogóle nie chcę. Działko grawitacyjne to powinien zostawić już dawno temu, bo i tak nie korzystam. O mój Boże, i będziemy brakować i o dziwo itemka. Wait, mogę po prostu zjeść i wypić. Dobra, poza tym, że zaraz kończy mi się powietrze, to przynajmniej mamy jeszcze miejsce na dwa tytany. Więc tytan raz i tytan... I tytan dwa. Już się bałem, że może ten... Może mieć jednak będzie, ale na szczęście nie, na szczęście był to tytan. I głupio zrobiłem, że nie odłożyłem itemów, jakby... Skoro chciałem mieć jak najwięcej tytanu, powinienem odłożyć wszystko i wtedy wyruszyć. Więc no, moje mocne niedopatrzenie.
Ale podoba mi się, że ta baza jest tutaj. To jest naprawdę takie przyjemne. Jakoś tak ułatwiające wiele rzeczy, mam wrażenie. Brakuje mi tej muzyki. No, niech będzie po prostu takie, tak jedno. Miałeś w kółko tamto być! Teraz to już na stówę musi być. Z czego się robi tytan? Przecież nawet nie mam tu słomu, lol. A jakbym to przesunął, to może dałoby się tak dwie. Ojej, Junio. Mam wrażenie, czy to ona będzie większa, czy ona jest w ogóle jakaś taka lewitująca teraz. Ona jest jakaś taka dziwnie lewitująca. Dobra, tytan zostawiamy, ale resztę wywalamy. Wait, ty wychodzisz, ty wchodzisz. Ty do mnie. Ty też do mnie. No i sprawdźmy tę hipotezę. Maksymalnie blisko to jest tutaj, a maksymalnie blisko to jest tutaj. Czy to będzie przeszkadzające? Odchodzę tutaj, tutaj. Nie, to w ogóle nie będzie przeszkadzające, więc może tak zostać. Czy to jest tak samo blisko? Tak, to jest tak samo blisko. Okej. To jest trochę wyżej. Oj, nie umiem idealnie tego tak zrobić. Jakby ta szybka naprawdę też jest trochę tak nierówna, mam wrażenie. No ale mówi się trudno. Więc tu będzie... srebro. Tu będzie diament. Czego mamy dużo? Złota. LOL jest polski. Szczerze? Byłem pewien, że nie będzie. W sensie, że nie będzie dostępny. Co jest dalej? Magnetyt! Mamy tak dużo teraz magnetytu. Nie. Złoty super or. Bo nie mam pomysłu po prostu jak inaczej to nazwać. A według mnie pasuje tu i magnetyt i rubin na przykład. Więc w przyszłości takie rzeczy będę właśnie walać. Bo też, o właśnie, rubin. Bo też nie ma co do tego aż tak super ograniczać. O, według mnie też się to zaliczę jakby... Ołów niby taki fajny, łatwy do zdobycia i bla 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 bla, ale jednak według mnie ogarnięcie go jest pewnym problemem. Dobra, krystaliczna siarka, tutaj tylko... Okej, tu jest jeszcze krystaliczna siarka. Ej, to jest masa tytanu. Czy ja ten tytan włożyłem tutaj teraz, czy ja go już tu miałem? Chyba nie chcę wiedzieć, bo się wkurzę. Gdzieś nie wkurzę się, ale będzie mi po prostu przykro. Dobra, wydaje mi się, że tutaj szafkę jeszcze jedną mogę postawić. Najbardziej. Czemu? Nie rozumiem. Dlatego, że tu był wcześniej plakat? Ale dziwne. Okej. W każdym razie walmy to na razie tutaj. Z tego wyjmijmy wszystko. Tą rybkę... Walmy tutaj. Nie mogę. Czemu nie chcesz grać?
Oj, trochę za wysoko. No ale dobra. Tutaj niech będzie kwarc. I kończy nam się miejsce. Rozbijmy to. Tylko po to, żeby po prostu móc tu walić dosłownie wszystko. Nie wszystko. Wait, to zostaje. To bierzemy wszystko. Serio. No, kończy nam się miejsce. Tu będzie, niech będzie właśnie... Nie, tu będzie. Ty tam... Rośliny. I brakuje nam rudy miedzi i innych fajnych takich itemków. Tu będą roślinki. Dobra, to są full rośliny. I brakuje mi dosłownie jeszcze jednej z takimi po prostu itemki. Już wiem, co zrobię. I nie rozumiem, czemu nie zrobiłem tego wcześniej. Zobaczcie, ile to miejsca nam dało. Jakby dosłownie tu teraz dwie szafki nowe się zmieszyły, są prawie pewne. Jakby jeden na pewno, ale ja bym myślał na dwie nawet. Nie mam tytanu. Odłożyłem cały tytan do tytanu. No na razie ta szafka będzie pusta raczej. Ajaj. Zależy mi trochę za bardzo na tej szafce, żeby tu była. No właśnie, a to przecież zawsze można tutaj dać. No tak, bo to nie bierze tego pod uwagę, bo to się zamyka, lol. Przecież to ma tak dużo sensu. Okej. Od nowa będzie. Tak, zadziałało, dobra. To tutaj będą... Jurid item typu osad soli, szkło, ruda miedzi... crafting, no to sztabka tytanu, smart, to... Ty chodź plakacie. Okej. O, no tak, to jest dodatkowa szafka. Crafting. Z craftingu to kwas, zestaw, włókno syntetyczne. To nam się przyda. Grid itemki, no to właśnie to coś. A ja tego nie wsadziłem? Zaraz to wsadzę. Tutaj. Nie, tytan. Leci tytanu, to leci do superora. I mamy uporządkowane wreszcie itemki.
A, lol, nie, jakby... Okej. Okay. Weird itemki, tak mi się wydaje, że to jest dobre miejsce dla baterii i ogniw elektrycznych. Ewentualnie niby crafting, bo się craftuje, ale to tak... Nie czuję tego. Wolę, żeby były w weird itemkach, tak szczerze. Więc co, drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam się podobał taki bardziej chillerski odcinek na koniec. I do zobaczenia w następnym odcinku. Adios.